Witajcie kochani na kolejnym spotkaniu z cyklu Śniadanie Mistrzów. Bardzo się cieszę, że mam tę okazję, żeby spojrzeć na myśl o końcu historii, o zakończeniu wszystkich historii, które odgrywałem, które odgrywaliśmy w tym tak zwanym śnie oddzielenia. I o tym będzie dzisiejsze spotkanie. Zatytułowałem je Koniec historii, ale tak naprawdę jest to otworzenie się na nową historię. Historię pisaną przez ducha, przez światło naszej duszy. Koniec historii to zakończenie opery mydlanej, którą odgrywaliśmy od tysięcy lat, wcielając się tutaj i ciągle zapominając, kim jesteśmy. Wcielaliśmy się po raz kolejny i znowu utożsamialiśmy się z osobą, z rolą w rodzinie, i z całą historią rodzinną, z całą historią rodową. Miałem o czymś zupełnie innym mówić dzisiaj na tym spotkaniu. Ale splot wydarzeń zainspirował mnie, żeby zmienić temat w ostatniej chwili. Parę dni temu zadałem w nocy pytanie, taką prośbę wysłałem do wszechświata. Dlaczego pewien symptom fizyczny, z którym mam do czynienia od jakiegoś czasu, ciągle jest, mimo że już wydaje się, że wszystko zrobiłem, żeby, można powiedzieć, wznieść się ponad niego, tak? Żeby spojrzeć na wskroś tego, żeby to uzdrowić, żeby puścić. Oczywiście z pełną świadomością, że nie chodzi o zmianę formy, że chodzi tak naprawdę tylko o przemianę umysłu, a forma za tym podąża, tak? Ale tutaj w jakiś sposób wydawało się, że ta forma nie chce podążyć za umysłem. I zadałem pytanie, dlaczego? Co takiego wydaje się blokować mnie przed tą zmianą? I w tym samym czasie moja żona, która w tej chwili jest w stanie błogosławionym, też miała bardzo silny ból pleców. Nagle się pojawił podczas wykonywania jakichś tam czynności domowych. Pojawił się i tak prawie ją znieruchomił. W każdym razie skłonił ją do zatrzymania się, do tego, żeby po prostu naprawdę posłuchać ciała, być w kontakcie takim pełnym, odprężonym, w kontakcie z ciałem i całkowicie po prostu z tym być, w czuciu, w oddychaniu, puścić wszystkie sprawy domowe, krzątanie się, pozwolić sobie przyjmować, po prostu być. I w tym stanie takiego odprężenia, przyjmowania, tej samej nocy, kiedy ja zadałem pytanie, nagle przyszło do niej takie objawienie w nocy, którym się od razu ze mną podzieliła i które zobaczyłem, że jest też odpowiedzią na moje pytanie. A przyszło do niej coś takiego, że naprawdę kończymy tę liniową historię, karmiczną historię, rodową historię, w której powtarzaliśmy, czy też przyjmowaliśmy na siebie coś,
co nie jest nasze tak naprawdę. Tak? Z taką pełną mocą i pewnością powiedziała, że dość już trzymania się właśnie tej historii, tak? Tej historii, która jest historią snu, który przyjmowaliśmy za swój. Można powiedzieć, że za każdym razem, jak się tutaj wcielaliśmy, to podłączaliśmy się do tego Matrixa czasu i przestrzeni. I oczywiście takim najsilniejszym powiązaniem z tym Matrixem czasu i przestrzeni to jest właśnie historia rodowa, tak? I nawet nie widzimy, nie zdajemy sobie sprawy, jak to jest zapisane w naszych komórkach. Jak zapisane w naszych komórkach są nasze doświadczenia z czasu porodu, traum nawet z tym związanych, z okresu dzieciństwa. Są tak często silnie wyparte, że w ogóle nie pamiętamy. Nie pamiętamy lęku, czy rzeczy, które... czy to z tego wcielenia, czy nawet poprzednich wcieleń, które gdzieś tam ciągnęliśmy za sobą, się zadziały, tak? I rzeczywiście zobaczyłem to również, że jest to prawdziwe dla mnie, że ode mnie zależy podjęcie decyzji, żeby zakończyć tę starą historię. Historię odgrywania ról. Historię trzymania się, posiadania tych ról. Bo nawet możemy się bawić w jakieś role, ale jeżeli jesteśmy w pełni świadomi, przebudzeni, że nie jesteśmy tymi rolami, to wszystko jest okej, tak? Bawimy się tym teatrem, no, zamiast być uwięzieni tym teatrem, myśląc, że jesteśmy tymi postaciami, tak? I to było niesamowite, jak widziałem ją Marię w tej pewności właśnie, że już teraz tylko wybieramy miłość, tylko wybieramy prawdę, pokój, prawdę tego, czym jesteśmy, tak? I możemy pozwolić sobie na prawdę, na zakończenie całej karmy rodowej, całej tej historii, którą ciągnęliśmy. Nie musimy tego brać już na siebie, tak? Możesz spojrzeć, jak to jest w twoim przypadku, jak to jest w twojej sytuacji. Ponieważ może tak być, tak było w moim przypadku. Ja od razu zwróciłem się do siebie i do tych symptomów, które odczuwałem, gdy pojawiło się jej to objawienie, które było również odpowiedzią na moje pytanie. I zobaczyłem, że te wszystkie symptomy, to wszystko, co ciało pokazuje, to jest doskonałe narzędzie do tego, żeby przemienić umysł, żeby wyczyścić resztki nieświadomości, jeśli jeszcze jakieś są, żeby naprawdę nie ukrywać niczego pod koncepcjami, ponieważ wszyscy gdzieś wiemy, że jest tylko miłość, wiemy, że jest tylko Bóg, wiemy, że jest tylko życie, tak? Ale jeśli w każdej sekundzie nie żyjemy tylko tą prawdą, tylko prawdą miłości, tylko prawdą pokoju, jeśli wciąż coś ze świata i przede wszystkim w naszych komórkach, w naszych reakcjach komórkowych nam mówi, że jeszcze nie żyjemy w pełni stuprocentowo tą prawdą, którą znamy, tą pamięcią, którą przypominamy sobie w przebłyskach, to jeszcze jest coś do oczyszczenia, tak? I to nie musi być trudne, to nie jest trudne. To nie chodzi o to, żeby się grzebać w historii. Chodzi o to, żeby puścić historię. Lub też przemienić historię poprzez pełne jej objęcie. Nie chodzi o to, że
kiedy mówimy dość historii, puszczam już tę historię, że się od czegoś odcinam. Nie można się odciąć poprzez ucieczkę. Można się odciąć poprzez pełne objęcie tego, co stworzyłem. A więc na przykład, gdy Maria wstała wtedy w nocy i jeszcze plecy ją bolały, to jednocześnie miała świadomość, że uzdrowienie już się dokonało. Tak? Czasami ciało zajmuje jeszcze chwilę dłużej, żeby dogoniło przemianę, jaka wydarza się w umyśle. Ale miała ona już tę świadomość, że uzdrowienie się dokonało, że zaakceptowała prawdę o sobie, i ta akceptacja prawdy o sobie również oznaczała pełne poczucie tego, co wytworzyłem, co wytworzyliśmy, żeby zaprzeczyć tej prawdzie, tak? A więc oznacza to, i ja to zobaczyłem bardzo wyraźnie, od razu też się zaczęło moje objawienie wtedy, tak? Od razu się podłączyłem do tego. Oczywiście nie będę w stanie pewnie przekazać tego, bo słowa nie są w stanie przekazać objawienia. Mogę tylko próbować się zbliżyć do tego, w jakiś sposób wyjaśniając. Ale zobaczyłem, jak to naprawdę jest komórkowe. Tak? Nasza akceptacja światła, moja akceptacja prawdy tego, czym jestem, teraz sprowadza to światło, sprowadza tę miłość do komórek, do wszystkich zapisów, nieświadomych zapisów, które mówią mi, że nie jestem tym jeszcze, które wydają się nagle pojawiać i przypominać, że jeszcze jakieś zaprzeczenie, czy też jeszcze coś ukrytego tkwi w podświadomości, tak? A więc w tym budzeniu się nie ukrywamy niczego. Tak? Budzimy się do światła, budzimy się do pokoju, budzimy się do radości, przeżywamy piękne doświadczenie budzenia się i teraz z tym światłem, z tym pokojem, z tą miłością możemy spojrzeć na wszystko, co ukryliśmy. Tak? Możemy sobie zadać pytanie, czy cokolwiek w moim życiu jest jeszcze skutkiem mojej wiary w historię, w rodzinną historię, w rolę, którą odgrywam, w to, co świat mi mówi, w karmiczną historię. I jeśli tak, to mogę wznieść się ponad to, możesz wznieść się ponad to. Tak? Ponieważ jeżeli jesteśmy, jedynie obracamy się w świecie przyczyny i skutku, czyli w świecie karmy, to nie możemy w pełni chwały wejść w doświadczenie miłości. Ponieważ miłość, bezwarunkowa miłość, przekracza, przezwycięża karmę. Kiedy jest już pełna miłość, bezwarunkowa miłość, wykraczamy poza karmiczne przywiązania, poza ciąg myśli przyczynowo-skutkowych, w które wydaliśmy się być wplątani, z których wydawało się nie być wyjścia. Kiedy jesteśmy miłością i pamiętamy, że jesteśmy miłością i czujemy, że jesteśmy miłością, wtedy automatycznie przekraczamy karmę. I przekroczenie karmy może oznaczać w doświadczeniu po prostu zniknięcie symptomów, czy też zniknięcie konfliktów w relacjach. Może być to natychmiastowe, a może być też stopniowe. Tak? Jakkolwiek to wygląda w Twoim przypadku. Chodzi o szczerość, chodzi o bycie szczerym z samym sobą. Tak? Czy jeszcze coś w moim życiu
jest powodowane moją wiarą, że muszę działać pod wpływem tego, jak zostałem wychowany, pod wpływem tego, co mi powiedziano w szkole, pod wpływem tego, co mówi świat, pod wpływem moich przeszłych wcieleń, pod wpływem czegokolwiek, co w tym ciągu przyczynowo-skutkowym liniowego czasu uwierzyłem, że jest mną. Jeśli tak, to w jaki sposób teraz mogę to przekroczyć? Mogę sprowadzić tam miłość. Nie chodzi o to, żeby potępiać swoją historię rodową, czy też swoje doświadczenia dotychczasowe, tak? Potępienie nie działa. W ten sposób niczego nie przekroczymy. Ale możemy wnieść świadomość, wnieść miłość do tych skutków, które wytworzyliśmy. Tak? A więc powiem o swoim przypadku. Tak? Kiedy zobaczyłem, że symptomy, których doświadczałem, były właśnie skutkiem jeszcze jakichś powiązań, których nie zauważałem, powiązań karmicznych, zobaczyłem, że mogę to w bardzo prosty sposób oczyścić poprzez zwrócenie swojej uwagi, świadomości, światła na to, poczucie tego w pełni, tak? Nie potępianie, nie osądzanie, nie odrzucanie, tylko poczucie tego. A, ten wzorzec, to przekonanie wywołuje we mnie taki i taki symptom, tak? A więc świadomość wywołuje rozpoznanie, czym jesteśmy kierowani, tak? Że te symptomy, te reakcje, jakie mamy w ciele, są wywoływane jakimiś wzorcami, jakimiś przekonaniami, w które uwierzyliśmy, tak? I te przekonania, te wzorce są odgrywane w ciele. One są dosłownie zapisane w komórkach i możemy tam sprowadzić światło. Możemy dosłownie sprowadzić światło ducha, światło świadomości do swoich komórek. Możemy pozwolić na uzdrowienie. Możemy pozwolić, żeby to światło wniknęło i poprzez nasze uzdrowienie uzdrowiło nie tylko nas, ale uzdrowiło cały ród, całą naszą historię rodową, tak? W ten sposób kończymy te wszelkie historie, przeszłe i przyszłe. Tak? Uzdrawiając siebie teraz, uzdrawiamy również swoje przeszłe wcielenia. Tak? I wszystkie myśli i przekonania, które odgrywaliśmy w tych wcieleniach. Tak, a wystarczy ze świadomością, ze światłem, z miłością do samego siebie, po prostu zwrócić się w kierunku samego siebie, w kierunku własnego umysłu, w kierunku tego, co wytworzyłem, zamiast uciekać przed tym, zamiast się opierać, zamiast udawać, że tego nie ma, zamiast z tym walczyć, po prostu to objąć. A, teraz doświadczam takiego skutku. A, ten skutek jest wynikiem takich i takich wzorców i przekonań w moim umyśle. Dlatego czasami mówimy, że nie chodzi o to w tej przemianie, żeby szukać miłości, lecz chodzi o odszukanie przeszkód dla świadomości miłości. Gdy widzimy tę przeszkodę, widzimy, co sobie robiliśmy. Widzimy ten wzorzec, albo od razu zaczynamy się śmiać, a jeśli nie jest to takie śmieszne, jeśli jest jeszcze trudne, jeśli jest jeszcze bolesne, jeśli jeszcze wywołuje w nas jakąś reakcję, to sprowadzamy miłość do tego wzorca zapisanego w komórkach, czyli do tego stanu odczuwania. Po prostu pozwalamy to sobie czuć. Jesteśmy z tym, co jest, wnosząc światło ducha, światło miłości do tych starych zapisów, pozwalając na zmianę, pozwalając, żeby przemiana się dokonała. Podejmując decyzję, że nie chcemy już żyć z poziomu lęku, z poziomu walki o przetrwanie, z poziomu powtarzania jakichś wzorców mechanicznie, z poziomu rutyny, tylko chcemy wnieść miłość do naszych czynów, do naszego oddychania, do naszego myślenia, do naszych gestów, do naszego całego odczuwania.
Tak? I w ten sposób, wnikając w te przeszkody dla świadomości i miłości, czyli w te zapisane w komórkach wzorce, rozpuszczamy te wzorce, rozpuszczamy je swoją świadomością, rozpuszczamy je swoim światłem. Nie dajemy się już oszukać, tak? Nie dajemy się już nabrać na historie rodowe, które przyjęliśmy za swoje. Nie dajemy się już na to nabrać. Nie dajemy się już nabrać na role, do których tak bardzo się przyzwyczailiśmy. To jest naprawdę. Zobaczysz, że wzorzec, który się powtarza na przykład w Twoim życiu, to jest po prostu bardzo dawna historia, którą niosłeś ze sobą. Być może nie tylko przez to wcielenie, ale od bardzo, bardzo dawna. To widzisz, że nie zmienisz tego tylko w sposób mentalny. Nie zmienisz tylko przez powiedzenie: ja mam tego dość. Zmienisz to poprzez nieosądzające, akceptujące spojrzenie, poczucie tego, co wytworzyłeś. I w tym poczuciu tego, co wytworzyłeś, w tej akceptacji, w tym oddychaniu w to, możesz czuć komórkowo, wibracyjnie, jak zmiana sama się dokonuje, tak? Nawet gdy czujesz ból, nawet gdy czujesz jakiś dyskomfort fizyczny, cokolwiek by się nie działo, to gdy jesteś w świetle i sprowadzasz to światło do komórek, to jednocześnie czujesz radość. Czujesz radość, że wreszcie sprowadzasz światło do swojej własnej ciemności. Uzdrawiasz swoją historię, czy też puszczasz swoją historię. Rozpoznajesz, że jest tylko światło, że nie jesteś tym, czym myślałeś, że jesteś. Nie jesteś tą historią, jesteś czystym światłem. Tak? A więc innymi słowy, wzorzec historii rodowej, wzorzec nieświadomości, jaką odgrywałeś w tej historii, zastępujesz nowym wzorcem, zastępujesz go wzorcem światła i miłości. Tak? Pozwalasz w ten sposób, żeby nawet twoje DNA się zmieniło, żeby zmieniły się twoje komórki, żeby wszystko zostało, można powiedzieć, przekodowane z nieświadomości na świadomość. Żeby przebudziło się to uśpione DNA światła, które jest w tobie, które jest we mnie, które jest w każdym z nas. Które czekało na właściwy moment, kiedy dusza podejmie decyzję: już dość historii. Już się naprzeżywałem tą operę mydlaną i nie potrzebuję tego powtarzać. Tak? I gdy podchodzisz do symptomów, do skutków, które wytworzyłeś z taką akceptacją, to nawet jeśli jeszcze przez chwilę wydaje się, że nie ma zmiany na poziomie formy, to już kończy się cierpienie, już nie cierpisz. Już wiesz, że uzdrowienie się dokonało. Już nie walczysz, nie opierasz się. Pozwalasz na zmianę. Dziękuję. To jest mocne. Dla mnie to jest mocne, ponieważ wydawało mi się, że już tak oczyściłem swój umysł, już takie światło, taka miłość, że już wiem. A jednak jesteśmy proszeni, żeby pozostać w tym stanie tej błogiej niewiedzy, niewiedzenia, czy też otwartości, zachowując ten umysł początkującego, żeby był otwarty na cokolwiek, co ma się pojawić,
Nawet jeśli ma się objawić to jako jeszcze ukryta jakaś nieświadomość. Ponieważ każde takie objawienie się ukrytej nieświadomości jest jednocześnie jej uzdrowieniem. Jeśli jest ukryta, jeśli jest wyparta, to rządzi nami, jest nieuzdrowiona. Jeśli jest obnażona w świetle, to musi zniknąć w świetle. Wow. I tak, jak patrzę teraz na to, co się dzieje dla mnie, tak, że czekam na przyjście dziecka, tak, dziecka na świat, duszy tak naprawdę, dojrzałej duszy, przyjaciela, który ma się tutaj wcielić poprzez nas, to widzę, że chcę mu dać pełną świadomość. Nie chcę odgrywać na nim swoich rodzinnych czy też rodowych historii, tak? Nie traktuję w tym sensie tego dziecka jako kogoś czy coś, co mam posiadać, tak? O, oto moje dziecko. Zdaję sobie sprawę, że to tak naprawdę nie jest moje dziecko. To jest niezależna, suwerenna dusza, wolna dusza, w której nie chcę spętać swoimi przekonaniami, czy jakimiś wzorcami, czy swoją historią. Zresztą on się nie da spętać. O, tak, czujemy, że się nie da. Czuję, że się nie da. Tak, ale po co miałbym mu dokładać kłód pod nogi? Po co miałbym... Tak, odgrywać własną nieświadomość. Tak? Więc w tym sensie chcę przywitać tę duszę tutaj również na tej planie fizycznym. Już ją witam. Właśnie w stanie świadomości. Pozwalając na wyczyszczenie wszystkich jakichś ostatnich resztek karmicznych wzorców. Przychodzi do mnie, do nas przyjaciel. Nie dziecko. Owszem, odegramy tę rolę. Ono też odegra tę rolę. I to jest cudowne, i to jest piękne, i to jest włączone w naszą miłość, w jego miłość. Nasze nieustające uczenie się, jak kochać jeszcze głębiej. Ale nie damy się już oszukać. Mam nadzieję, że nie dam się oszukać rolą. Tak. Nie będę rzutował, projektował swojej nieświadomości na czystą niewinność, jaką przynosi czysta, niewinna dusza. Ponieważ chcę, żeby pamiętała, nie chcę, żeby zapominała. Tak samo jak ja chcę pamiętać i nie chcę zapominać swojej rzeczywistości. Tak? A formą zapomnienia o mojej rzeczywistości było właśnie utożsamienie się z historią rodową, z różnymi wzorcami, które odgrywaliśmy. Tak? To mogły być bardzo różne rzeczy. Mogłoby być to jakieś poczucie winy. Mogłoby być poczucie niegodności. Różne formy rywalizacji, lęku, zazdrości. Różne, najprzeróżniejsze formy, jakich używaliśmy, by odgrywać ten sen oddzielenia. Deklaruję, że ten sen oddzielenia skończył się. Możemy pozwolić, żeby skończył się w naszych umysłach. I że możemy pozwolić, żeby skończył się nie tylko w naszych umysłach na poziomie mentalnym, ale również w naszych umysłach na poziomie emocjonalnym i komórkowym. Możemy pozwolić sobie na zakończenie historii, które ciągnęliśmy tak długo
przez wpuszczenie do nich światła, wpuszczenie do nich miłości, wpuszczenie do nich akceptacji i spojrzenie, jak możemy teraz patrzeć na to wszystko, co wytworzyliśmy inaczej. Jak możemy kochać tam, gdzie się lękaliśmy. Jak możemy bardziej kochać siebie. Ponieważ wszystkie nasze związki, wyjątkowe związki w czasie i przestrzeni oparte były na jakiejś formie współuzależnienia, jakiejś formy gry, miłości, nienawiści, wymiany. Wymiany opartej na współuzależnieniu, braku, potrzebie. Czy możemy teraz, uznawszy, że to robiliśmy, spojrzeć na to zupełnie inaczej? Spojrzeć na siebie i naszych bliskich w pełnej wolności, że już nikogo nie trzymamy w ich rolach, że są wolni, że są całkowicie wolni, że możemy się bawić zamiast być uwiązani. Możemy wciąż bawić się w naszych rodzinach, ale już nie być uwiązani. Tak, ponieważ to uwiązanie, to współzależnienie było właśnie źródłem naszego cierpienia. Myśleliśmy, że coś musimy, bo ktoś czegoś od nas chce, albo ktoś inny musi, bo my czegoś od nas chcemy, bo on coś powinien zrobić, bo czegoś potrzebujemy. Tak, to wszystko są sposoby odgrywania nieświadomości. Nikt niczego nie musi, ani my, ani oni. Tak? Nie ma tak naprawdę żadnych potrzeb, ponieważ już jesteśmy pełni, już jesteśmy doskonali takimi, jakimi stworzył nas Bóg. Nasze doskonałe źródło. I możemy teraz sami to pamiętać i tę pamięć poprzez nasze pamiętanie budzić w tych, których spotykamy. Tak, a więc teraz, kiedy pojawia się napięcie w ciele, można zwrócić uwagę, czy czego to jest symptomem, co ja odgrywam, jakie przekonania na mój temat to odzwierciedla. Tak? Albo pojawia się jakiś konflikt w relacji, tak? Możesz znowu zapytać, co to odzwierciedla w moim umyśle, jakiego przekonania na temat świata, na temat mojej historii, na temat mojej roli jeszcze się trzymam? Czy jestem chętny wpuścić do tego miłość? I być świadomy, żyć świadomie, oddychać, być szczery i zakończyć grę współuzależnienia z projekcjami własnego umysłu, z innymi ludźmi poprzez całkowitą miłość do siebie, ponieważ tylko w ten sposób możemy uzdrowić ten sen oddzielenia, poprzez całkowitą miłość do siebie, tak? Nie jest kochaniem siebie poświęcanie siebie dla innych. Kiedy poświęcasz siebie dla innych w imię, w cudzysłowie, miłości, to nie jest miłością. To jest grą poczucia winy, to jest grą w lęk. A więc zamiast poświęcać się, możesz być szczery wobec siebie, możesz kochać siebie i możesz tak bardzo siebie kochać, tak w tak bosko-samolubny sposób siebie kochać, że będziesz chętny tylko działać z tych pobudek, z tego poziomu, z miłości. Tak? Będziesz chętny tylko tak reagować na innych, z poziomu tej miłości, ponieważ nie będziesz chciał trzymać ich w stanie uwiązania. Nie będziesz chciał sam ich wiązać w swojej własnej grze we współuzależnienie, w to, że oni są ci potrzebni lub ty jesteś im potrzebny, lub oni coś muszą, lub ty coś musisz. Nie, wszyscy są całkowicie wolni. Możesz ich uwolnić, uwalniając siebie. I gdy uwalniasz siebie, możesz być skonfrontowany z tym, że komuś może się to nie podobać. Gdy powstaniesz i zadeklarujesz swoją prawdę, gdy będziesz w pełni miłości stał w swojej prawdzie, oddychał swoją prawdą, gestykulował swoją prawdą, mówił swoją prawdę, nie zawsze się to spotka z przychylnym przyjęciem, ale
Twoje projekcje proszą o przebudzenie, nawet jeśli jeszcze tego nie wiedzą. Tylko pamiętaj, nie próbuj ich budzić w sposób mentalny, nie próbuj budzić ich koncepcjami, nie próbuj budzić ich z poziomu wyższości, tylko po prostu sam wiedz, kim jesteś. To wystarczy. Nie musisz ich naprawiać. Masz ich kochać poprzez wpierw kochanie siebie. Twoja miłość do siebie, twoja wewnętrzna promienność albo ich przyciągnie, albo automatycznie ich zmieni, albo ich wkurzy, albo ich odsunie od ciebie. Ale to nie będzie miało znaczenia, ponieważ wiesz, że jakaś część nich też za tym tęskni. Tęskni za przebudzeniem prawdy, za przebudzeniem serca, za przebudzeniem miłości. A więc szerz swoją miłość, szerz swoją prawdę, bo to również jest ich prawda. Nawet jeśli jest dla ich ego niewygodna. Podzielę się tutaj przykładem. Tego, jak nauczyłem się, że wyrażanie swojej prawdy kończy sen oddzielenia. Gdy był z nami tutaj kilka miesięcy temu nasz drogi przyjaciel i nauczyciel drogi mistrzostwa Dave, mieszkał z nami w domu, w mieszkaniu. I miało miejsce takie zdarzenie. Ktoś do mnie zadzwonił. Ktoś proszący o pomoc w chwili, gdy byliśmy gotowi wyjść z domu. Już byliśmy umówieni, że wychodzimy. I nagle ktoś do mnie dzwoni i prosi o pomoc, jest w desperackiej sytuacji. I co robi dobry Rafał? Próbuje natychmiast pomóc, tak? Pozostaje na telefonie przez następne 40 minut, sprawiając, że nie możemy wyjść z domu, mimo że się umówiliśmy. Owszem, jakaś ulga tam się zadziewa dla tej osoby, która dzwoniła, ale chwilę później, kilka godzin później, ponieważ czuję, że wprowadziłem napięcie w naszej tutaj strukturze, tak? W naszym domu, przez to, że próbowałem być tak pomocny. I później Dave mnie zapytał, jak się naprawdę czułeś, kiedy ta osoba dzwoniła? Czy czułeś taką pełną miłość, takie spontaniczne tak, że mam jej pomóc? Tak, bądź ze sobą absolutnie szczery. I zobaczyłem, że czułem tak naprawdę w pierwszym momencie irytację, że chcę wyjść, no ale teraz muszę komuś pomóc, tak? To było bardzo szybkie, to był ułamek sekundy, tak? I dobry Rafał przyćmił tego poirytowanego Rafała, tak? Czyli gniew został zepchnięty w nieświadomość. I to, co mi pokazał też Dave, to żeby właśnie użyć energii gniewu do tego, żeby wyrażać swoją prawdę. Nie po to, żeby walczyć z innymi, nie po to, żeby opierać się, ale żeby być świadomym tego, co ja naprawdę czuję. Czego naprawdę chcę. I to było niesamowite, bardzo ważne dla mnie uświadomienie. I miałem kilka dni później okazję do zastosowania tego, notabene na Dave'ie. Ponieważ miał wylatywać w sobotę. Pojechaliśmy na lotnisko. Mimo całego pięknego wspólnego czasu cieszyłem się, że już wyjeżdża, że odzyskam swoją przestrzeń, tak? Że po prostu to, co miało się zdarzyć, już się wydarzyło, ale już czas pójść dalej w naszej podróży i zająć się innymi rzeczami, tak? Więc był już czas, żeby wyjechał. Byliśmy na lotnisku w sobotę rano i okazało się, że pan na lotnisku nam mówi, że owszem, nazwisko się zgadza, ale dzień się nie zgadza, tak? Powinien był wylecieć dzień wcześniej. Wszyscy to pominęliśmy. Nikt z nas nie zauważył daty na bilecie. Wszyscy byliśmy przekonani, że miał wylatywać w sobotę. I
Oczywiście tak miało być, dużo się zadziało w ten piątek, bardzo ważnego uzdrowienia. Poza tym Dave mógł zmienić dzięki temu plany, pojechał jeszcze przez do Bostonu, wrócił przez Francję, gdzie i tak w duszy pragnął być, gdzie pragnął pojechać i połączyć się na chwilę z JM-em i z grupą braci przy jaskini Magdaleny, Marii Magdaleny. Więc wszystko się zadziało doskonale, ale co jeszcze ważniejszego zadziało się dla mnie? Ponieważ oto jesteśmy w sobotę na lotnisku i musimy wracać do domu. Ja już byłem gotowy odzyskać swoją przestrzeń, a oto nie odzyskuję jeszcze swojej przestrzeni. I oczywiście gdzieś pojawiła się irytacja. Stłumiłem irytację i powiedziałem Dave'owi tak, słuchaj, no, naprawdę potrzebuję teraz czasu dla siebie, potrzebuję się skupić na tłumaczeniu drogi, skończeniu korekty, redakcji, drogi przemiany, bo już za parę dni no, ona ma iść do druku. No i tak, coś takiego mniej więcej mu powiedziałem i Dave na to, oczywiście ja nie będę wam przeszkadzał, będę tutaj po prostu w swoim pokoju, albo pójdę do parku, w ogóle się mną nie zajmujcie, tak? Ponieważ był bardzo zmęczony, położył się spać zaraz po tej naszej rozmowie, a ja siadłem sam ze sobą i zobaczyłem, że tak naprawdę nie wyraziłem w pełni swojej prawdy. Nie powiedziałem, czego chcę. Powiedziałem tylko, że jakby powiedziałem wymijająco. No i jak powiedziałem wymijająco, to i tak takie wymijające rozwiązanie przyszło, tak? Żadne rozwiązanie, tak? Ani dla mnie, dla nas, ani dla niego, tak? Bo zamiast kupować sobie bilet, czy myśleć o kupnie biletu, Dave poszedł spać i być może spędziłby z nami jeszcze następnych kilka dni i byśmy się kisili w swoim sosie, mimo że nie służyłoby to żadnemu z nas, udając, że wszystko jest w porządku. Na szczęście użyłem lekcji, którą od niego dostałem i po prostu skontaktowałem się z tym, czego naprawdę chcę. I wyraziłem to tuż po tym, jak się obudził. Tam jakieś 2 godziny później powiedziałem mu, słuchaj, potrzebuję, żebyś do jutra rana wyprowadził się stąd. Czy to poprzez znalezienie innego mieszkania, czy znalezienie biletu lotniczego już od jutra. Po prostu potrzebuję odzyskać swoją przestrzeń, tak? Cieszymy się, że tu z nami jesteś. Ale po prostu jest już czas dla nas, żeby odzyskać swoją przestrzeń. I powiedziałem to w takiej szczerości, bez żadnego takiego cykania się, tak? Bez bania się, co może powiedzieć. Po prostu byłem szczery i jemu to bardzo pomogło. Przyspieszyło to jego kroki. Chwilę później znalazł bilet lotniczy. Na następny dzień rano, tak? Wszystko było bardzo łatwe, bardzo proste, tak? Ale zadziało się to dlatego, że użyłem tej energii gniewu w pozytywny sposób do wyrażenia swojej prawdy, wyrażenia tego, czego rzeczywiście chcę, tak? I posłużyło to nam i jemu, tak? Kiszenie się we własnych próbach bycia miłym nikomu nie służy, tak? Możesz spojrzeć na wszystkie swoje relacje z ludźmi w świecie. Ile razy przykryłeś swoją prawdę poprzez próbę bycia miłym, żeby kogoś przypadkiem nie zranić. I oczywiście nie chodzi o to, że kontakt ze swoim gniewem musi oznaczać, że od razu obrzucasz kogoś jakimiś, nie wiem, wyzwiskami na przykład, albo że właśnie ranisz kogoś w sposób, no tak, wyrażając się w jakiś sposób okrutny czy trudny dla tej osoby, tylko po prostu jesteś szczery. Najzwyczajniej w świecie jesteś szczery co do tego, czego chcesz. I to jest bardzo niewygodne dla ego, tak? Bo ego przyzwyczaiło się do gry we współuzależnienie, tak? I nie chce być szczere, bo co? Jak będę szczery, to może ich zranię, a może jak ich zranię, to co? Może będę opuszczony, albo co oni będą o mnie myśleć, albo zostanę osądzony, albo jest cała seria przekonań w tej grze współuzależnienia, gdy nie jesteśmy szczerzy.
Tak? A gdy jesteśmy szczerzy, nawet jeśli jeszcze przez chwilę jest poczucie lęku, gdy mówisz swoją prawdę, to możesz się skontaktować z tym i po prostu pozwolić sobie oddychać w tym, jednocześnie mówiąc swoją prawdę, wyrażając swoje uczucia. I ja bardzo namacalnie zobaczyłem, jak to faktycznie kończy sen oddzielenia. Nie koncepcję, że wszystko jest miłością, że ja jestem taki miłujący, że ja obejmuję tych wszystkich, którzy mnie ranią swoją miłością. Nie. Tak? Akceptacja, o której mówiliśmy na ostatnim spotkaniu, nie oznacza poświęcania się. Oczywiście, może oznaczać, że znajdujesz się w sytuacji, w której niewygodnej dla ego, tak? Jak zademonstrował to na przykład Jezus podczas ukrzyżowania, tak? Było dla ego niewygodne, tak? Ale było jego drogą do zademonstrowania nierzeczywistości śmierci i przezwyciężenia wszelkiego żalu i ataku poprzez miłość. A więc twoja droga może wyglądać bardzo różnie. Może wyglądać tak, że pozostaniesz w środowisku, w którym jesteś, bo twoja miłość mówi ci, gdy kontaktujesz się ze swoją wewnętrzną istotą, że to teraz będzie najbardziej służyło tobie. Twoja boska samolubność, twoja miłość do siebie powie ci, teraz najlepiej posłuży mi pozostanie w tym związku, pozostanie w tej pracy. Nawet jeśli wydaje się, że jest to niewygodne. Czyli pozostajesz w tym nie dlatego, że się poświęcasz, nie dlatego, że to jest dobre dla kogoś innego, tylko dlatego, że jest to dobre dla ciebie. Albo twoja miłość do ciebie może ci powiedzieć dość. Nie, już tego nie robię. Kończę z tym. Ale nie kończysz z tym dlatego, że się ego opiera, że go chce uciec do innego związku, do innej pracy, do innego miejsca, tylko dlatego, że twoja miłość do siebie, twoje wewnętrzne prowadzenie, twoje serce mówi ci, że czas już pójść dalej, pójść gdzie indziej. Tak, a więc jest taka subtelna różnica między działaniem z ego, które zawsze będzie formą oporu i walki, a działaniem z ducha, które jest zawsze formą miłości. Miłość do siebie, która może być niewygodna dla świata. Tak? Miłość do siebie, która może się objawiać jako wyrażanie swojej prawdy, jako wywracanie stołów w świątyni, tak? Czy gdziekolwiek. Jako wyburzenie egotycznego systemu myślenia. I wyburzasz go nie dla innych, tylko dla siebie. Tak? Ty nie musisz nikogo naprawiać na zewnątrz. Tu zawsze chodzi o ciebie. Zawsze, zawsze chodzi o mnie w moich relacjach. Jak ja się czuję, czy jestem szczery, czy kocham siebie. Czy moje bycie z kimś, bycie w jakimś miejscu jest z miłości, czy z lęku. Czy ja jestem w tym związku, w tej pracy, w tym miejscu, bo się boję straty, bo się boję zranienia kogoś, czyli po prostu z lęku. Czy jestem z miłości, ponieważ w ten sposób uczę się, że miłość przemienia wszystko, że miłość obejmuje wszystko. Z jakich pobudek działam? I gdy działam z pobudek miłości, gdy wyrażam szczerze swoją prawdę, to dosłownie kończę w swoim umyśle sen o oddzieleniu, ponieważ nie myślę już, że ktoś może być zraniony, że ktoś może mnie osądzić albo ktoś może czuć się źle, ponieważ wiem, że moja prawda budzi prawdę w innych i wszyscy tego tak naprawdę chcą, nawet jeśli dla ego to jest niewygodne. Tak, a więc możemy zakończyć grę we współuzależnienie od świata, od innych, od własnych przekonań, poprzez bycie całkowicie szczerym wobec siebie, poprzez decyzję, żeby kochać siebie, naprawdę kochać siebie i tę miłość wnieść do swojej codzienności. Wow. Oh.
Nie wiem, czy jeszcze coś chce być powiedziane. Na chwilę puszczę głośniej muzykę i pooddychajmy sobie po prostu z tym. I zobaczymy, czy jeszcze coś będzie chciało być powiedziane, czy nie. A tymczasem po prostu bądźmy w tej świadomości miłości, świadomości decyzji, że chcemy kochać siebie, że tylko z tego poziomu chcemy oddychać, mówić, czuć, działać. Cokolwiek by to nie oznaczało dla naszego ego, dla ego tych, z którymi się spotykamy. Ponieważ chcemy zakończyć wszelkie nieświadome historie. Chcemy żyć nową historią, historią Ducha Świętego, historią prawdy i miłości, w której bawimy się. Możemy być w tych samych sytuacjach, z tymi samymi rodzinami, w tym samych pracach, w tym samym miejscu, w którym jesteśmy, ale możemy się bawić zamiast się zmagać. Zmaganie było naszą wiarą w historię, w nasze role, z którymi się utożsamialiśmy, a teraz możemy się nimi bawić. Wiedząc, że nikogo nie posiadamy, nikt nie posiada nas, jesteśmy wolni. Jesteśmy wolni od historii. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Dziękuję za tę wolność. Za tę wolność, którą sprowadzam teraz poprzez swoją świadomość, również do swoich komórek. Pozwalam się komórkom odprężyć. Komórkom, które tak długo trzymały się tej nieświadomości, trzymały się jakichś przywiązań. Teraz mogą być wolni, wolne, tak? Mogę uwolnić swój umysł, mogę uwolnić również to ciało. Mogę pozwolić mu, aby było swobodnym narzędziem komunikacji miłości. Już nie uwiązanym, nie spętanym, wolnym. Dziękuję. Thank you.
Jeszcze coś jednak chce być powiedziane. Tak, dla jasności, na zakończenie, powtórzmy. Wszelkie symptomy, jakie mamy, czy to fizyczne, czy to, co pokazują nam ludzie, pokazują nam, gdzie jesteśmy w swoim umyśle. Tak? A więc te symptomy, które przeżywała Maria, czy które przeżywałem ja, również to nam pokazały. Pokazały nam one właśnie, że one są bezpośrednim rezultatem naszego karmicznego splątania. Tak? Naszego przywiązania jeszcze do tej historii. Tak? I uświadomienie sobie tego było już samo w sobie uzdrawiające. I następnie połączone z decyzją, że wybieram światło, pokazało nam natychmiastowość uzdrowienia, że nie trzeba się nawet w tym grzebać, jakoś mielić tego, po prostu uzdrowienie jest natychmiastowe. Przychodzi poprzez decyzję. I teraz poprzez tę decyzję, poprzez akceptację prawdy, sprowadzamy to do komórek. Tak? I pozwalamy również komórkom się cieszyć z tego nowego uświadomienia w naszym umyśle. Pozwalamy sobie na pełne uzdrowienie. Jeśli chodzi o relacje z innymi, to również możemy zwrócić uwagę na to, że jeśli coś się dzieje, to zawsze nigdy nie jest nic osobistego. Jeśli ktoś coś do nas ma, ktoś czegoś od nas chce, czegoś od nas wymaga, tak, wkurza się, możemy pamiętać, że to nigdy nie jest nic osobistego. Nie musimy tego brać do siebie, tak? Ta osoba może odgrywać swoją nieświadomość po prostu. Jeśli my to bierzemy do siebie, to znaczy, że my jeszcze jesteśmy jakoś uwiązani, jakoś splątani, jeszcze tak pozwalamy na odgrywanie nieświadomości w swoim umyśle, czyli ta osoba pokazuje nam, co jest w nas jeszcze nieuzdrowione, i możemy w tym sensie być wdzięczni za to, wdzięczni za swoich tak zwanych wrogów, za tych, którzy poruszają w nas te struny. Tak? To jeśli użyjemy przykładu z filmu Matrix, to te osoby, które poruszają w nas te struny czułe, są jak agenci w Matrixie. Dla tych z was, którzy znają ten film, to będziecie wiedzieli, o co chodzi, tak? Agenci w Matrixie, przed którymi albo uciekaliśmy, albo próbowaliśmy z nimi później walczyć, ale też się nie dało walką. Ostatecznie zwycięstwo przyszło, tak jak również pokazuje ten film, poprzez pełne przyjęcie swojej mocy. Tak? Kiedy jest przyjęcie swojej mocy, to ego się rozpuszcza, cały Matrix się rozpuszcza. Tak? A więc teraz możemy za każdym razem, kiedy pojawiają się jakieś reakcje w nas nieprzychylne do kogoś, możemy się zapytać sami siebie, czy chcę dalej trwać w tej grze Matrixa, lęku, oddzielenia, czy zamiast tego zareaguje miłością. Jakkolwiek to będzie wyglądało. Ta miłość może wyglądać jak cisza, jak absolutny spokój, nie mówienie niczego, lub może wyglądać jak stanowcze wyrażenie swojej prawdy, ale z poziomu mocy, pełni, a nie egotycznej reakcji. A więc dziękuję za to spotkanie. Możemy przeżywać ten dzień teraz, pamiętając, że uzdrowienie jest natychmiastowe, jeśli podejmiemy taką decyzję. Co powstrzymałoby nas przed natychmiastowością uzdrowienia? Jedynie nasza niechęć przed akceptacją własnej boskości teraz. Więc możemy zaakceptować naszą boskość teraz. I nawet jeśli jeszcze jakieś symptomy fizyczne są w ciele, nawet jeśli w relacjach jeszcze coś dzieje się, co wywołuje nasz dyskomfort, możemy teraz sprowadzić tam miłość, możemy to w pełni objąć. Możemy to w pełni poczuć, możemy
na to przyzwolić, możemy w ten sposób to przekroczyć. Poprzez naszą akceptację, naszej boskości, naszej miłości przekraczamy świat przyczyny i skutku, świat karmy, świat historii rodowej, świat współuzależnienia i rozpoznajemy, że jest tylko miłość. Tylko tego chcemy. Dziękuję.